Jak zaoszczędzić pieniądze? No oczywiście grając w gry najlepiej kupować je na Enebie. Jak widzicie nawet możecie kupić sobie nadchodzące gierki, czyli po prostu w jakimś preorderze. FIFA 23 czy symulator konstrukcji, co bardzo fajnie wygląda. Dodatkowo mamy tutaj na dole kategorie. Jak widzicie jest ich sporo. Mamy ponad 90 tysięcy recenzji. A na górze strony patrzcie. Mamy na przykład przeglądanie po cenach. Rzadko która strona coś takiego ma. Na przykład możemy sobie wybrać gry za ponad 100 zł. No i wtedy takie coś mamy. A nawet możemy znaleźć w łatwy sposób, już wam pokazuję, gry poniżej 4 zł. No i wtedy dostajemy jakieś tytuły, może mniej znaczące, ale po prostu mamy bardzo dużo kategorii, które możemy pozaznaczać i znaleźć idealną grę dla siebie. Link oczywiście w opisie. Siemano widzowie, w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku wlatuje gospodarstwo po dziadku i jak widzicie, no są delikatne zmiany na gospodarstwie, bo ostatnio was pytałem w odcinku... No napiszcie hashtag budowa mimo wszystko, bo to też dostaniecie serduszko oczywiście. Ale pytałem was, gdzie mają stać silosy. Wybraliście to miejsce. O, dokładnie w tym miejscu będzie to fajnie wyglądać. One zajmą mniej więcej tak o miejsca. Tutaj będą dwa biny postawione razem pojemności albo 200 albo 150. Jeszcze nie wiem dokładnie jakie wymiary tego wszystkiego kupimy. Rura, żeby wysypywać w nich, z nich po prostu będzie w tym miejscu. Także koło kurek będziemy mogli sobie przejeżdżać. Na wysyp do silosów będziemy mieli z tej strony. Powiecie, no fajnie zagospodarowane Heros. Tu jeszcze chciałem mieć budynek, tu gdzie stoją te przyczepy. Bo wszystko na dworze stoi. Nie mam w ogóle praktycznie, widzowie, miejsca. Też przejdę po gospodarstwie i kto napisze po prostu poprawną odpowiedź w komentarzu, no to jakoś go wyróżnimy. Ale to pewnie dużo osób będzie, także też dostaniecie najprawdopodobniej jakieś serduszko czy możliwość szybszego grania ze mną gdzieś tam na live'ach. Czego, widzowie, brakuje? Bym wam już podpowiedział taką znaczącą rzecz, ale nie jestem w stanie, bo po prostu to już będzie za proste. Patrzcie. W garażach nic nie ma, także tam nie musicie patrzeć i tam za bardzo tego nie pokazuję. Jeżeli ktoś napisze poprawną odpowiedź, no to elegancko, tam jest kombajn, także też nie będę tego otwierał. No a tył gospodarstwa wygląda sobie właśnie w ten sposób. Wszystkie maszyny, które są na gospodarstwie widzieliście, także musicie napisać w komentarzu po prostu, czego na gospodarstwie brakuje. No i dobra, to nie jest przewodnia myśl odcinka. Chociaż na tego bina troszeczkę trzeba czekać, także... Ja liczę, że to no, przed żniwami na pewno będzie zamontowane, albo gdzieś w okresie, jak będziemy sobie powolutku ruszać w rzepaki. Ja delikatnie wykorzystałem sobie oprysku, jeszcze trochę oprysku mam. Jak widzicie, chwasty no pousychały tutaj, akurat to pole blisko gospodarstwa sobie ogarnąłem. No ale to jest mało, jedziemy właśnie, bierzemy tą dużą przyczepę i jedziemy kupować, widzowie, opryski. Bierzemy sobie forterkę, żeby jakoś wyglądać, tam pewnie trochę ludzi jest. Ze względu na to, że dzisiaj dopiero ogarnęli, że można sprzedawać i kupować gdzieś te nawozy oraz opryski, zależy kto co potrzebuje. My mieliśmy nawozy te wcześniejsze od kogo innego kupowanego, a z oficjalnej takiej, wiecie, sklepu wiejskiego, tak to nazwę, no to dopiero dzisiaj można to ogarniać, bo dzisiaj jest taki termin. Nie wiem dlaczego, ale tak to zrobili. Wcześniej w ogóle tego nie mieli na składzie. Są problemy z dostawami, są braki nawozów, są braki oprysków, no są coraz większe problemy tak naprawdę. Ceny też są wywindowane, no ale chcieć nie chcieć od chwastów te środki po prostu musimy sobie kupić. No nie mamy za bardzo wyjścia, bo miały być opryski dzisiaj nagrywane, no i co, no i ja dopiero po to jadę. Też jest opcja, że dzisiaj gnojówkę sobie powywozimy na pola, znaczy na pola, no tylko na łąki, tak dwie w sumie, które mamy. Ale zobaczymy jak to wygląda, jak dojedziemy sobie na miejsce. No trochę tego będzie potrzeba, dlatego wziąłem tą większą przyczepę. Na te opryski powiem wam, że dosyć sporo tych preparacików idzie. A to będziemy kupować ogólnie w takich baniakach, także to też jest tak no, troszeczkę zagmatłana sprawa. Jakiś traktor stoi tam, już widzicie, chyba ktoś już czeka z tego co widzę, żeby tam się dostać, tylko... Tak daleko? Przecież to jeszcze do zakrętu jest tyle drogi. Ci to w ogóle nie mają, też kiedyś handlowali, ale też tutaj kompletne braki, widzowie. Ja nie wiem, czy sąsiad już się zaopatrzył, czy się nie zaopatrzył, bo z tego co widzę nic nie widać. Co jest? To tyle jest traktorów w kolejce? Tu widzowie mi nie gra delikatnie. Czekajcie, ja sobie podjadę. Zgaśmy go na razie, ale... O, takim zestawikiem przyjechaliśmy. Ja pierdzielę, co takie kolejki, widzowie. Usponga ktoś John Deere'kiem 6930. Fajna maszyna, fajna.
To jest piękne, widzowie, jakbyśmy to kiedyś mieli na gospodarstwie, czyli Zetora 16245, Matko Bosko Częstochowsko, Woluju, o Jezu i... No fajnie by było kiedyś mieć, bo to jest takie moje marzenie delikatne, żeby coś takiego mieć. Znaczy widzę, z przyczepami porządnymi przyjeżdżali, no to jakiś tam Pronarek, Zetorek, co to jest w ogóle? Proxima HX120, 64x4, to gościa to teraz znam o tego. Też z autosanką widzę. 1614 z jakąś taką przyczepą. Massey Ferguson 3120, jakiś John Deerek. Co to jest? 6430. Massey Ferguson jakiś malutki taki widzę. Jakiś nowszy chyba. Massey Ferguson 255 i znowu John Deere. Nie wpuszczają z tego co widzę, tam coś robią. Tam ładowarka jest? Czy oni tych nie wpuszczają, tych ludzi? No ładowarka jest, tam w hali powinny być te, no ale to... Nie wiem, widzowie, ja tu chyba zadzwonię po młodego, żeby on stał w tej kolejce. A ja po prostu zacznę sobie działać z czym innym, wrócę na piechotę, no bo tu nie będziemy stali. Patrzcie ile tu jest traktorów i jeszcze nie ma żadnego tempa, ludzie się poustawiali, no ale to nie wiem, dziwna sprawa, dobra, Zetora pozamykamy. No i co, ja lecę, widzowie, na piechotę, wołam młodego, żeby wrócił sobie tutaj, znaczy wrócił, no żeby przyjechał po prostu, albo przyszedł, to najlepiej przyszedł, bo gdzie zostawi samochód. No i żeby stał w tej kolejce, bo to powiem wam, no ja tu nie będę stał i marnował czasu. Dobra, przebiegnijmy się delikatnie. Także co, będziemy się widzieć chyba na wywożeniu gnojówki. Pierwszy raz od nie wiem jak długiego czasu będę miał okazję nagrać wam takową akcję na kanał. No to co, podczepiamy, młody już poszedł na piechotę sobie w tamto miejsce, bo ja go wziąłem, bo on w domu siedział. No i ma tam siedzieć, ma dawać znać, czy to się coś będzie ruszać, czy to się nie będzie ruszać. Jak na razie lipa, no nie wiem czy u was też wygląda tak, że ludzie się po prostu domagają tego, no wiadomo, że w prawdziwym życiu to jeszcze gdzieś ten okres, no już minął, bo to bardziej na wiosnę ludzie coś takiego robią, oczywiście gdzieś tam w okresie żniwnym też może robią. Nie mamy 30, został nam tylko jeden traktor na gospodarstwie aktualnie. Dobra, bo to do poprzedniego już zdradziłem wam, widzowie, jakiego ciągnika nie ma, no ale zobaczymy kto napisał jako pierwszy komentarz, to po prostu będzie wtedy brane pod uwagę. Kto pierwszy się zorientował, czego na gospodarstwie nie ma. No to beczułka, no to no nie jest jakaś wielka, jakby nie patrzeć. Dobra, cofiemy o tamo delikatnie, elegancko. Dzisiaj mieliśmy, widzowie, nagrywać serię z Kolizem, tą najnowszą. I Szare, i miała być mody na grupie VIP. I Szare Moc usunął wszystkie pliki i przeprosił za błąd. I jeżeli ktoś będzie wypłacał sobie pieniądze z Szare Moc, to dostanie 50% więcej przez to, że jego pliki zostały usunięte. Szkoda bardzo, bo o 14 mieliśmy nagrywać, a wrzucanie tych wszystkich plików, tam 11 giga modów na tą nową serię z Kolizem, później wrzucanie modów na grupę VIP, to będzie cały dzień stracony. Dobra, widzowie, ja sobie tutaj podjeżdżam, będę to ładował, tylko sobie jeszcze założę jakieś rękawiczki, nie będę się mazał w tym wszystkim tak o. No i dobra, czekamy, leci sobie do baniaczka. No, widzicie? Widać w ogóle przez szybkę, czy cokolwiek tam w środku. Nic nie widać, dobra, naładowane. Jeżeli chodzi o łąkę, no to pojedziemy sobie w pierwszej kolejności tutaj przed gospodarstwo. Tam tyćkę w prawo, żeby to już było mniej więcej ogarnięte. No i taki to odcinek, no miało być kurde stanie, no ale nie będę wam nagrywał stania w kolejce. Niech tam młody sobie stoi cały czas. My tego oczywiście robić za bardzo nie będziemy. I czekaj, czekaj, mój drogi przyjacielu, jak tu zacząć? Czy zacząć łódź środeczka, czy łódź czego innego, nie wiem. Czy tutaj, widzowie, się jako taką ustawę, jakieś tam dawkowanie czy coś w tym stylu? Aktywuj podwójną dawkę. Dobra, my tego nie chcemy. My chcemy jedną dawkę, bo nie mamy tego nie wiadomo ile. Dobra, szerokościowo z tego co widzę, to widzowie, tutaj też żadnej rewelacji nie będziemy mieli, jeżeli chodzi o robotę. No ale to też nie ma co ukrywać, że ta beczka raczej nie wygląda na największą i nie ma nie wiadomo jakich rozmiarów. Dlatego też, no... Robimy jak robimy, mimo wszystko. Dobra, czekajcie, tutaj nie wiem czy to już jest trawa, też było tak koszone troszeczkę. Dziwnie, ta łąka ma takie kształty, widzowie, jak tu się uda, jak się dogadam z babką, żeby jej ogarnąć tą łąkę troszeczkę inaczej, to by było naprawdę fajnie, bo w planach jest zrobienie tego troszeczkę inaczej, a mianowicie pousuwanie tych drzew i tej łąki troszeczkę takie zrównanie nawet bym powiedział. Tak samo chcę kombinować z tamtymi zaroślami za gospodarstwem, to też jest działka dziadka, tylko nieużywana.
no to też byśmy mogli sobie powycinać te drzewka i tam wszystko poogarniać. Gdzieś pewnie, nie wiem, szybko się tak wszystko dzieje, żadnych nowych informacji nie mam na temat dziadka, bo młody. A tu dopiero co belki pozbieraliśmy i mamy kolejny dzień, widzowie, to wy to oglądacie troszeczkę, że tak powiem, rzadziej, bo te odcinki są nagrywane na zapas, są wrzucane, a my to wszystko robimy ciągiem, jeżeli chodzi o te prace, żeby to mieć ogarnięte. No po gnojówce i po opryskach nie zostanie nam już do roboty, szczerze mówiąc, kompletnie nic. Dobra, że tej gnojówki nie dawać sobie tutaj. O, jest roboty. Myślałem, że to będzie szybsza robota, widzowie, a to jednak... Jednak taka akcja gnojówka. Powiem wam ciekawostkę, to co wam mówiłem wcześniej. Moim zdaniem, jeżeli pamięć mnie nie myli, nigdy w życiu nie robiliśmy akcji gnojówki w Farmingu 22. W 19 też za bardzo z tego nie korzystaliśmy, bo jej po prostu za bardzo nie mieliśmy. Dlatego tego, no, nie było to po prostu pokazywane. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, o tak jeździć na tych zakrętach, bo nie wiem, jak to będzie dokładnie tam sobie lecieć. Nie wiem, czy my tej jednej łąki na odcinku tylko nie zdążymy zrobić. Ja sobie chyba będę robił, widzowie, coś takiego. Dobra, to już możemy sobie wyłączyć i sobie po prostu tu będę nawracał. Tutaj mamy i tak taką pustą przestrzeń, do tego gdzieś ten możliwość... A nie, nawet jest widoczny, także gdzieś tutaj mylić się raczej chyba jakoś bardzo nie powinniśmy, z tego co mi się wydaje. I elegancko, można było to zrównać, później popodjeżdżać, chyba tak sobie właśnie zrobię, żeby tą łąkę, ten przekrój już mieć ogarnięty. No a to bym sobie zrobił, zaraz wam pokażę też zarys, jeżeli chodzi o to pole dzierżawione. Tylko szkoda też robić, nie wiem, wykonywać nie wiadomo jakie prace na tej łące, a później żeby ktoś przejął dzierżawę. Raczej by to nie było dla mnie jakieś za wesołe. Dobra, ile tego zostało? Dobra, 12%, także niedużo. Podjedziemy sobie znowu to kółeczko, zrobimy, żeby tutaj nie robić jakichś tam mijaków czy czegokolwiek. No na taką łąkę potrzebujemy, mi się zdaje, ze 4 takie baniaczki najprawdopodobniej. Jak skończę sobie to robić, to wam pokażę, o co mi się tutaj, widzowie, rozchodzi. Już nie będę jeździł też i... Chociaż dobra, raz napełnimy bez, zrobimy cięcie, później pojedziemy na gospodarstwo, żebyście zobaczyli też mniej więcej, ile tych ładowań, ile tych baniaków było tutaj potrzebnych, żeby to zrobić. No, dajmy sobie teraz wjeździk w tą stronę. I ogień na tłoki. Ale powiem wam, że ładna akcja. Taką... O, dobra, 100% ogarnięte. Także tak, jeżeli chodzi o mój taki zamysł, no to tutaj nie będziemy działać, bo to jest wszystko wymierzone, jeżeli chodzi o jej działkę. Ciach! Nawet teoretycznie tego drzewa nie trzeba wywalać, tylko te krzaki powycinać. Tutaj tak samo, no tu już jest jeszcze jedno drzewo. Ale dotąd sobie zrobić taki kształt, no nie, no to drzewo też byśmy wywalili i zrobili już na równo z tym. Tutaj też tych... Oj, powycinać trochę i zrobić to równiejsze, bo to jest, widzicie, no ten kształt tej łąki, no to jest taki niezarewelacyjny, że tak powiem. No i ogień, ruszamy dalej, ja maszynę włączyłem, także można sobie tutaj delikatnie jechać. No i zobaczymy, ile tych nam wystarczy, tych beczułek. No nie, ja też na gospodarstwie nie mam tego nie wiadomo ile, czy ja to dobrze wyliczyłem. Ja wyliczyłem około 8 beczek jest na gospodarstwie, jeżeli chodzi o gnojówkę. W zbiorniku mówię oczywiście, także... No to nie jest jakoś nie wiadomo ile. Wyliczyłem sobie, że teoretycznie na te dwie łąki powinno nam to wystarczyć. Czy byłem dobry z matematyki w szkole? Oczywiście, że nie. Także albo się uda, albo się nie uda. Można było troszeczkę nawet dalej jeździć, bo ta szerokość nawet... Dobra, tak może z pół metra od kolejnej, od poprzedzającego przejazdu w sumie. Bo tak zauważyłem, się zająknąłem aż, czego tutaj tak zostało. Przecież ja myślałem, że ja to włączam w dobrym miejscu. No tu jednak nie za bardzo, trzeba będzie tą lukę zaraz naprawić. Pojedziemy sobie teraz może troszeczkę w lewitę. Tutaj sobie będę nawracał już za każdym razem, bo to bez sensu. Dobra, wyłączmy. I login. I też, widzowie, ja już się nie mogę doczekać. Wy oczywiście tą serię już nową na kanale widzieliście, bo ja bardzo prawdopodobne, że to było wstawione, nie wiem, w piątek, w tamtym tygodniu. Czyli to wszystko się przesuwa i ten odcinek oglądacie być może nawet i w środę. Dopiero, ja nie wiem, ja już tak poleciałem, nie wiem, jakoś taką zajawkę na tego farminga złapałem, jak te serie fajnie wam się oglądają, że no, nie wiem, ponagrywałem sobie na zapas, ale to chyba dobrze, bo od 15, czyli od jutra, bo ten odcinek jest nagrywany 14 września, będę nagrywał sobie filmy na drugi kanał, żeby puścić ciągiem filmy cały październik i po prostu zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli one się przyjmą, znaczy ciągiem, co drugi dzień film, żeby był, także 15 filmów będzie trzeba nagrać, z top 10,
na drugi kanał. Gdzieś tam wspomnę parę razy na tych filmach, oczywiście o tamtym drugim kanale. Nie wplatać tam na pewno o rolnictwie nic, bo tam będzie temat rolnictwa zamknięty. No i po prostu powolutku gdzieś tam ten kanał sobie rozwijać. Chyba że te filmy, nie wiem, powiedzmy, jeżeli 15 filmów nie zdobędzie 100 tysięcy wyświetleń nawet na tym drugim kanale, no to najprawdopodobniej tamten projekt się porzuci, bo bezsensownie będzie to wszystko robić przez jakiś tam kolejny jeszcze okres i po prostu tracić czas na tamte filmy, gdzie no, główny kanał, no to jednak jest zawsze główny kanał. Dobra, pojedziemy sobie w Tymańkę. Trzeba będzie i tak napełnić ją jeszcze raz, ze względu na to, widzowie, że jak my pojedziemy dalej, no to ja nie będę jeździł w to i z powrotem. A tu już ile zostało? 15%. No chyba że raz tutaj przejedziemy jeszcze i zostanie nam jeszcze kawałeczek. No zobaczmy, jak to wyjdzie. Pograjmy trochę z tej perspektywy. Młody nic nie dzwoni jak na razie, także też nie wiem, jak wygląda sprawa, czy to się cokolwiek ruszyło. Jak wyjdziemy na drogę, może coś tam będzie delikatnie widać. No tu już widzę, że chyba mijak. Tak, delikatnie mijak, ale to się poprawi. O, mój pies aż poszedł na wędrówkę po wsi, widzicie? Po prawej stronie. No i dobra, sprawdzamy. A, tu już tak 100%, ja jadę sobie, widzowie, tak czy siak. Czy coś się ruszyło, czy coś widać? No tak średnio widać, no ale no może coś tam delikatnie się ruszyło, nie mam pojęcia. Widzowie, przewalone o to, żeby kupić tego, że jeżeli nie kupimy oprysków i w ogóle akcji nie będzie, to się ludzie, tak jak wam już mówiłem w poprzednich odcinkach, coś szykuje się na strajki, żeby jechać strajkować. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy to naprawdę te strajki będą, czy to nie będzie tych strajków, czy jak to tutaj polityk też mieszka, taki jeden, który ma sporo do powiedzenia. U nas akurat na wsi się udało, ale powiem wam, że to nie za bardzo dba o mieszkańców i tak dalej. Także będziemy musieli albo u niego strajkować, albo nie wiem. Dobra, napełniamy. Niech sobie to wszystko leci. Krówki, jak wiecie, dostały sobie pożywionko. One mają tutaj w 100% są zadbane, także jestem zadowolony. Dobra, wsiądziemy sobie od tej strony do MTZ Sicika. No i lecim. Chyba jedną łąkę, no ale tam może z półtora łąki zrobimy jeszcze w dzisiejszym odcinku. Tu sobie zostawię ten kawałeczek może na koniec, bo przejazdu też na kolejną łąkę nie będę wam nagrywał. Chcę, żeby jak najwięcej zrobić na odcinku, a po prostu te przejazdy takie i tak dalej zrobić sobie cięcia, żeby tego za bardzo nie pokazywać. Ja sobie, nawet jak zrobię ten kawałeczek, to sobie pojadę dopełnić mimo wszystko, bo szkoda jechać tam dalej no tak półpełno, no nie? I miałem nadzieję, że po tej gnojówie to trawa będzie jeszcze lepsza, bo ja się spodziewałem tutaj naprawdę fajnych efektów. A jak oglądaliście ostatnie zbieranie belek, no z tą wtopą, no przyczepy udało się wyciągnąć, tutaj nie było żadnych problemów, też zapomniałem wam wspomnieć na początku odcinka. No to nie było takiej rewelacji, co z młodym, my te belki prasowaliśmy i zbieraliśmy, myślałem, że to będzie dużo lepiej wyglądało. Znaczy dużo lepiej wyglądało, no akcja sama w sobie spoko, oprócz tego wypadku ostatniego. No ale mimo wszystko to tych belek nie za dużo, także tutaj akurat się troszeczkę zawiodłem na tym etapie. No ale trudno, no nic za bardzo nie zrobisz, nic na to nie poczniesz. Dobra, widzowie, jadę na razie ile tyle, ile zostało, 72%, mimo wszystko, chociaż trochę tego rozleję, nie będę jechał już dolewać. Właśnie takim malutkich ilościach, bo to co to, 18% sobie napełnię, to nie da mi, nie, znaczy 28%. Ojojoj, przejechaliśmy drogę polną. Dobra, widzowie, widzimy się na miejscu. Dobra, już dojeżdżam, to możemy sobie wznowić nagrywanie, bo tutaj już będę puszczał tą pierwszą banieczkę. No i ogień na tłoki. Też powiem wam, że w tym czasie właśnie się wrzucają pliki, żeby zanim Kolis je napobiera, to też troszeczkę mu zejdzie, on już zaczął pobierać te pierwsze pliki. Mi się jeszcze dwa wrzucały, nie wiem czy po nagraniu w ogóle tego odcinka, bo to niby myśleliśmy już w dzień, że kurde, o 14 to może się wrzuci, może się pobierze, może już będziemy o 14 nagrywać. Mamy godzinę prawie 15, jeszcze wszystkie pliki się nie wrzuciły, także pobrać też się na pewno nie pobrały. Może dzisiaj się to uda nagrać, to gdzieś na 16. Oj, jakby się o 16 udało nagrywać, to by było, powiem wam, że zacnie. Nawet jako 17 byśmy to nagrali, bo to też dwa odcinki trzeba liczyć gdzieś do 18 czas, tak naprawdę godzinka, żeby w tą serię jeszcze wejść, żeby nie było żadnych problemów, żeby to poogarnąć, także też roboty trochę, widzowie, będzie. No ale seria zapowiada się bardzo fajnie i to też będą odcinki oczywiście u mnie na kanale oraz na kanale u Koliza. Zresztą zobaczycie efekty, już widzieliście te efekty. Ło, co to jest? Ja pierdziele, tu rów, widzowie, był, czego wy nic nie mówita? Ty, tu to jeszcze przejazd
Ja pierdzielę, jako taki, no ale... Dobra, już tędy nie będę jeździł jak tak. Ja nie wiedziałem, że to jest rów aż taki. Kurde, chłopie. A ja w szoku. A on słuciek, co to? Ja mówię, oj. Matko bosko, co to się stanęło? Pytanie, czy tutaj więcej tej gnojówki pójdzie, czy mniej na ten właśnie kawałeczek. Tutaj jest mniej zakrętów, także ta jazda też jest bardziej lepsza. No oprócz tego rowu, bo tam mogła być niezła wpadka, jakbyśmy coś połamali w traktorze, jakbyśmy tego jeszcze uszkodzili, tamten czeka, byśmy nawet 30 u mechanika, nawet byśmy nie mieli jak gnojówki skończyć, widzowie, akcji. To by był dopiero problem natury osobistej. Nie, ale tu mniej chyba pójdzie i moim zdaniem szybciej to będzie zrobione. Pojedziemy sobie z tamtej strony, tam już mamy możliwość zawracania. Czy z której strony teraz nie będziemy jeździć, to będzie bez różnicy. No i ogień. I takie to jest życie, widzowie. Trochę prześmierdne, ale pójdę się umyć. I zobaczymy, czy młody będzie miał czas siedzieć w tym traktorze i pilnować. Nawet... Kurde, ale do wieczora, że jak będzie tam stał, to też będzie lipa. Nie wiem, widzowie. W kolejnym odcinku was poinformuję, jak to wszystko wyglądało. Czy udało się kupić te opryski, czy nie udało się kupić tych oprysków. Być może pojedziemy na strajki, jak już gnojówkę ogarniemy. Myślałem, że te strajki wyjdą po opryskach, no ale jak na razie ludzie na wsi za bardzo nie pryskają, bo nie ma skąd wziąć oprysków. Także troszeczkę to wszystko się, widzowie, komplikuje, jeżeli chodzi o tematykę odcinków. Ale no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W prawdziwym życiu też są dosyć duże problemy. Tak samo tutaj są też dosyć duże problemy i ceny są wywalone z kosmosu. Dobra, widzowie, ja nie będę jechał kolejny raz, bo trzeba ją jeździć, napełniać, także troszeczkę czasu najprawdopodobniej to by zajęło. No my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, ze względu na to, że pamiętajcie, że cały wrzesień jest daily, o 16:30 filmy, live'y, jeżeli się pojawiają, to gdzieś 17:30, ale w jakie dni to nie jestem w stanie powiedzieć. Ciągnik trochę zabrudzony. Ja się z wami żegnam. O tako.